Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem dogrywam głos. No, z tego względu, że ten odcinek będzie strasznie chaotyczny. Grudzień, już końcówka listopada, grudzień jest to taki martwy dosyć okres, trzeba wydłubać te ryby. Tak więc łowi się raczej pojedyncze ryby i ospałe ryby już. Niestety trzeba to powiedzieć. Zaczynamy od rzeczki, szczupaków. Później rodzynek z miniaturki, a następnie jeszcze powiem wam o mojej wypadzie na Wisłę, w ogóle co się działo, także zapraszam do grudniowego odcinka z zimnych drapieżników. Coś w końcu, kurde, bo już tyle rzutów oddałem. Malutki szczupaczek. I się wypiął jeszcze. No ale przynajmniej się coś działo, bo kurde, dzisiaj tyle rzutów oddałem i nic. Myślałem, że łowię w zimowiskach tych ryb, ale chyba jednak nie. To nie są ich zimowiska. Bo już są naprawdę pojedyncze sztuki tutaj. Albo po prostu nie biorą, ale moja teoria o tych zimowiskach może być nieprawdziwa, bo stoją tutaj już naprawdę pojedyncze ryby. Być może jest tak, że jest jeszcze głębsze, jest jeszcze dużo głębszy odcinek rzeki, jakiś fragment tej rzeki, niedostępny już z brzegu. Tam zimują te ryby i się już tam gromadzą, już nawet nie powoli, a dosyć szybko, bo wyparowały w przeciągu 2 dni. No chyba, że po prostu nie biorą, to się okaże. Więc albo dzisiaj po prostu jakoś bardzo słabo biorą, albo już idą na zimowiska i jest ich tutaj bardzo już mało, tych ryb. Okaże się w następnych rzutach. No i w następnych dniach tak naprawdę też dużo się dowiemy, czy to był przypadek, że tak słabo brały, czy zeszły na zimowiska. Zobaczymy. Siedzi. Podbieraczek, bo Fifen zaczął nosić podbieraczek. Patrzcie, jaki jestem gangster. W podbierach sobie teraz biorę szczupaki, które mają 40 tysięcy centymetrów. Które mają niespełna metr po prostu. Żeby podbierak był mokry, to przy małej rybie trzeba, słuchajcie, go używać. Jest obślizgun malutki. Zimniutki, bardzo zimna ryba. Ale nie stała przy dnie, chyba. Zobaczę na filmie, czy spuści się do dna samego. Ale pijawek nie ma. No to jest pierwszy szczupaczek dzisiaj wyjęty, a drugi na wędce. Coś się dzieje, ale to są małe ryby. I mam nadzieję, że to nie są pojedyncze ryby i że tutaj mają zimowisko. Bo będzie co robić zimą, to znaczy łowić okonie, jak tutaj mają zimowisko, ale zobaczymy. Siedzi. I to już jest większy, ale puścił. Ale był. No to co, może jednak to jest zimowisko? Ciężko powiedzieć. Okaże się, że już teoretycznie te ryby powinny stać na zimowiskach, co nie?
Siedzi. Oj, fajny szczupak. Fajny już jest szczupak, tylko wchodzi mi. Dzień dobry. Chodź tutaj, szczupaku, ale... O, i skoczył do podbieraka. Piękna sprawa. Podbierak to jednak się czasem przydaje. Miało to ładnie wyglądać, ale poszedł do domciu. I siedzi kolejny. A już narzekałem dzisiaj na brak brań. A jest taki 50-tak. Tego pozwólcie, podbiorę sobie. Już. Ale się odpiął się. No taki 50-taczek był. Tam jeszcze w te gałęzie atakuje. No to już są zimne pajki, stoją przy dnie i chodzą na nich pijawki. Dzisiaj bez kamery sobie po prostu luźno wyszedłem, sprawdzić czy są tutaj szczupaki. No już tyle gum zerwałem, że już mi się nie chciało wiązać fluokarbonu, ale nie wziąłem stalówek i zaryzykowałem na samej plecionce. Próbowałem łowić sendacze, bo już mi się nie chciało wiązać fluokarbonu, a tu szczupaki biorą, już drugi. Trochę większy, tamten był mniejszy. Wypuszczamy go szybciutko. Zmykaj. Poszedł. Rękawiczka śmierdzi. Jest dzisiaj 2 czy 3 stopnie na plusie, także jest naprawdę zimno. Ale chyba tu mają szczupaki zimowisko. Zobaczymy. No i po kilku wyprawach szczupakowych stwierdziłem, że te szczupaczki nie biorą za dobrze, więc postanowiłem zapolować na sandacze, bo wiem, że na tej rzece są. No i trafiłem jednego. Spójrzcie na niego. Po raz kolejny Mans Predator z niebieskim grzbiecikiem, po raz drugi w sumie, a nie po raz kolejny. Jest sandaczek, no prawie że wymiarowy, niespełna wymiar. Cieszy znowu, fajny rybson. Fajny pstryk wykorzystany, tym razem łowię na tym mistralku, na sztywnej wędeczce. Na sztywniejszy kijku też się da wciąć rybkę. Na samej plecionce tym razem, nie na fluokarbonie. Trochę ryzykowałem, bo mógł przeciąć szczupak. Niestety holu się jego nie udało nagrać, ale przynajmniej widzieliście rybkę. To był najmniejszy sandacz z tej rzeki, mimo że miał prawie wymiar. W każdym bądź razie chciałbym wam teraz przytoczyć jeszcze wyprawę, którą ostatnio miałem z kolegą Krystianem. Byliśmy nad Wisłą, sam fakt, że byliśmy nad Wisłą, warto tutaj powiedzieć, no bo jest to ciężka rzeka do łowienia. No i niestety nic się nie udało złowić. A nie, przepraszam, udało się złowić, słuchajcie. Wielką małżowinę. Teraz wam się wyświetla piękna, tłusta małżowina. A teraz trzymajcie się połamania kija i sayonara. Hej!